Korzystając z chwili czasu, że montowaliśmy taki samochód, chcemy odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście, tak jak wcześniej żeśmy prosili, tak Wy je zadawaliście, więc czekamy tutaj na pierwsze pytanie. Takiego auta na LPG. Nie ma najmniejszego, znaczy na LPG. Trzeba wiedzieć jedno, gaz nie zwiększa mocy w takiej rozumiewaniu, że nagle nam przybędzie mocy, nie wiem, 50 koni. Można zwiększyć moc silnika benzynowego, nie wiem, sterownikiem, zwiększając turbo, poprawiając jakieś tam pracę tego auta i dostosować tą pracę w systemie gazowym, żeby to było tak samo i równorzędnie pracowało z taką samą mocą. Czyli generalnie zakładamy, powiedzmy, zestaw instalację do 250 koni lub zakładamy zestaw instalację z dużym zapasem, że jak klient zwiększy moc, to nie będzie problemu, po prostu musimy przeregulować auto i wtedy auto jeździ po prostu tak jak na tej zwiększonej mocy. Czy istnieje ryzyko spadków mocy na LPG? A przy obecnej technologii instalacji gazowej spadki, ubytki jakby w mocy na gazie są praktycznie nieodczuwalne, to już naprawdę trzeba znać auto. Nie wiem, utrata rzędu jednego konia, dwóch, to myślę, to jest maks w tych systemach, jeżeli wszystko oczywiście jest dobrze zestrojone i z dobrymi komponentami założone. Czy LPG do sportowego auta jest opłacalne? Tak jak na przykładzie tego samochodu już pokazaliśmy, auto, zwrot instalacji gazowej następuje po 9-10 tysiącach momentu montażu, a i na każdym tysiącu kilometrów zostaje nam 355 zł w kieszeni, więc tutaj no, wynik mówi sam za siebie. No już. Czy jest jakiś limit w podnoszeniu mocy takiego auta po montażu? Wszystko kwestia podzespołów tak naprawdę. Ogranicza nas to, że niektóre podzespoły nie są w stanie wyprodukować więcej niż potrzebują, na przykład takie auta. Mamy na przykładzie tego samochodu. Jeżeli byśmy zrobili, powiedzmy, jeszcze 500 koni, bylibyśmy w stanie to zrobić, ale byśmy zrobili 1000 czy tam 700, to wiadomo, trochę abstrakcja, ale da się. No to już by był lekki problem, tak? Bo trzeba by już bardzo dużo podwajać, potrajać instalacje, tak? Po dwa wtryskiwacze dawać, po trzy reduktory, żeby to dawało radę po prostu. No właśnie pytanie odnośnie, 100% tak jeździ. Czy jest możliwość zamontowania jakiejś innej instalacji jeszcze lepszej na przykład? Znaczy my zawsze dobieramy takie instalacje, żeby ona była jak najlepsza do danego samochodu i sprostała po prostu wymaganiom tego auta danego, tak? Czyli dobieramy wtryskiwacze, reduktor, komputer, żeby to wszystko miało ręce i nogi i wszystko razem pracowało. Tak? Bierzemy komponenty najwyższej półki z najwyższymi osiągami po prostu do takich samochodów. I jakie są tu możliwości montażu zbiornika? A w tym dokładnie egzemplarzu mamy zbiornik piekielnie wielki, mamy 76 litrów. Można jeszcze się pokusić o coś większego, idąc do góry kosztem płaskiej podłogi. Tak? To jest kwestia umowna w każdym samochodzie. Zbiornik zawsze jest gdzie tam dobrać. Kwestia dopłaty i zbiorników nietypowych jest niestety trochę mniej. No i to są dużo, dużo droższe niż zbiorniki typowe, tak. I ostatnie pytanie, czy mogę takim autem z LPG wyjechać na tor i czy to jest bezpieczne? Nie ma tu problemu najmniejszego, można sobie pojeździć na torze. No jedna rzecz, trzeba pamiętać, żeby tego gazu po prostu było dużo w zbiorniku, żeby ten pływak, który jest w zbiorniku, zawsze mógł bez problemu sobie ten gaz zastać. Tak? Jeżeli jeździmy na gazie w cyklu miejskim normalnie, no to nie ma problemów, tak? No powoli jeździmy, czy tam się lekko przyspieszamy, ten gaz cały czas jest na torze, bujamy w lewo, w prawo, ten gaz odpływa do góry, do przodu, do tyłu i wtedy tego gazu po prostu musi być dużo, żeby nie jeździć na rezerwie po prostu, tak? To nie ma najmniejszego problemu. Także dzięki za pytania, jeżeli macie kolejne, piszcie, będziemy odpowiadać, będziemy na bieżąco starać się komentować. Dzięki.